Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nam na scenę człowieka, który jest wręcz uosobieniem Adwentu, uosobieniem oczekiwania. Ewangeliści przedstawiają go w kategoriach dosyć niezwykłych. Mianowicie, kiedy sięgniemy do Ewangelii według świętego Łukasza, zauważymy, że żywot Jana Chrzciciela, bo o nim mowa, same jego narodziny właściwie, są opisywane prawie w tych samych kategoriach i w tej samej kolejności, co cała sprawa narodzin Pana Jezusa. To pokazuje wyjątkowość tego człowieka. Mamy tam nawet paralele pomiędzy zwiastowaniem narodzin Jana danym Zachariaszowi, jego ojcu, a zwiastowaniem narodzin Pana Jezusa, którego bohaterką jest Matka Boża. Natomiast zastanówmy się, kim właściwie był Jan Chrzciciel. Okazuje się, że ewangeliści ukazują nam tego człowieka właśnie w bardzo ciekawy sposób. Nie do końca jest nam znane jego pochodzenie, czy też może inaczej, środowisko, w którym się wychowywał, które mogło rzutować na całe jego życie. Wiemy, że Jan Chrzciciel pochodził z rodu kapłańskiego, ponieważ jego ojciec Zachariasz był kapłanem. Wiemy to ze sceny, że miał prawo właśnie wejść do świątyni jerozolimskiej z początkowej sceny Ewangelii według świętego Łukasza. Wiemy, że jego rodzice byli w podeszłym wieku. Wobec tego możemy przypuszczać, że Jan Chrzciciel bardzo wcześnie rodziców stracił. I najprawdopodobniej, kiedy ich stracił, to wówczas zerwał ze swoim kapłańskim pochodzeniem. No i właśnie, co się z nim działo? Ewangelista, znowu Łukasz, pozostawia nam tu taką bardzo interesującą sugestię. Mianowicie słyszymy, że dziecko umacniało się duchem, dorastało i żyło na pustkowiu. Niektórzy egzegeci uważają, że to wyrażenie żyło na pustkowiu, które nie pojawia się w analogicznym tekście Łukasz 2,40 w odniesieniu do Pana Jezusa, młodziutkiego Pana Jezusa, sugeruje nam, że Jan Chrzciciel został zgarnięty na wychowanie przez sektę, która żyła na pustkowiu, czyli sektę Kumrańczyków. To jest jeden z tekstów, który właśnie nam to sugeruje. To była sekta właśnie żyjąca na pustkowiu, zupełnie oderwana od głównego nurtu judaizmu, wierząca, że to oni są prawdziwym Izraelem i że kiedyś odnowią kult w Jerozolimie, kult właściwy. Drugą rzeczą zastanawiającą egzegetów jest to, że Jan Chrzciciel praktykował obmycia w rzece. Obmycia przed posiłkami przede wszystkim, obmycia rytualne, były bardzo rozpowszechnione i bardzo często praktykowane w Qumran. Mężczyźni wielokrotnie w ciągu dnia zażywali takiej rytualnej ablucji. Dlaczego Jan Chrzciciel wybrał rzekę? No jest to taka dla niektórych egzegetów jasna sugestia, że była to praktyka mu znana już od dziecka.
Ale inną rzeczą jest jeszcze to, że jak Jan Chrzciciel wyglądał. To z kolei nam zupełnie odwraca wzrok od sekty w Qumran, natomiast kieruje nasze myśli ku tradycji prorockiej Starego Testamentu. Otóż strój Jana Chrzciciela, jego odzienie z sierści wielbłądziej, nawiązuje bezpośrednio z kolei do wizji proroka, tutaj konkretnie do proroka Eliasza. Kim więc był Jan Chrzciciel? Czy był rzeczywiście nowotestamentowym Eliaszem? Tak, tak nam mówi o tym sam Jezus. Dlatego myślę, że warto pójść w tym kierunku, żeby popatrzeć na postać Jana Chrzciciela przez postać proroka Eliasza. Z tego też powodu, że choć czasem, tutaj jak pani Ania wspomniała, niektórzy egzegeci sugerują związki Jana z Qumran, pewnie jakieś były, bo to było bardzo blisko, ale jednak teologia Jana bardzo różni się od teologii kumrańskiej. Kumrańczycy choćby czekali na dwóch Mesjaszy. No, mamy dużo rozbieżności. Natomiast, proszę Państwa, ostatnie zdanie Starego Testamentu jest bardzo ciekawą zapowiedzią. Pan Bóg zapowiada, że przed nadejściem Dnia Pańskiego pośle wam proroka Eliasza. Wiemy, że prorok Eliasz odszedł z tego świata w bardzo tajemniczych okolicznościach, a mianowicie został uniesiony do niebios na jakichś rydwanach ognistych. Później przejął jego misję Elizeusz. Wszystko to dokonało się po tym, kiedy to Eliasz uderzył płaszczem rzeki Jordanu i ten płaszcz spadł na Elizeusza, a Eliasz właśnie uniósł się do nieba. Mamy więc taką zapowiedź w księdze proroka Malachiasza. Przed nadejściem Dnia Pańskiego, a Dzień Pański wyraźnie kojarzy się z Mesjaszem, pośle wam proroka Eliasza. Czy Jan Chrzciciel był tym prorokiem Eliasza? Tak. Tak dlatego, że Jan rozpoczyna, po pierwsze, to już pani Ania wspomniała, swoją misję przywdziewając szatę Eliasza. Po drugie, proszę państwa, rozpoczyna swoją misję dokładnie tam, gdzie zakończył ją Eliasz. To Eliasz uderzył rzeki Jordanu płaszczem i uniósł się w górę i dokładnie w Betanii za Jordanem Jan kontynuuje jego misję. Dalej, kiedy uczniowie wraz z Jezusem schodzą z góry przemienienia, uczniowie pytają Jezusa, dlaczego uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? I sam Jezus identyfikuje Jana Chrzciciela z Eliaszem i mówi, Eliasz już przyszedł i uczynili z nim tak, jak chcieli. Czyli ta zapowiedź Malachiasza o przyjściu Eliasza przed pojawieniem się Mesjasza spełniła się w osobie Jana Chrzciciela. I dlatego mamy nawiązanie do tego w scenie, gdy Jezus jest ukrzyżowany. Poczekajcie, Eliasza woła. Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Eliasz nie przychodzi, bo Eliasz już spełnił swoją misję w osobie Jana Chrzciciela. Zastanawiać nas może pewien fakt. Otóż o ile widzimy Jana Chrzciciela jako człowieka też bardzo szanowanego, zresztą poświadczają nam jego istnienie też inne źródła, między innymi wspomina o nim sam Józef Flawiusz. I przeniesiemy się myślami do momentu chrztu Jezusa w wodach Jordanu. Widzimy tam, to jest sam początek publicznej działalności Pana Jezusa, widzimy tam, że Jan Chrzciciel wcześniej mówił o Panu Jezusie, że on nie jest godzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Gdy widzi Jezusa, mówi, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Wobec tego możemy przypuszczać stuprocentowo, że Jan rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Zresztą pochodzili z tej samej rodziny, więc myślę, że te znaki odczytywał też i wcześniej. Natomiast zastanawiający jest fakt, dlaczego wobec takiego jasnego świadectwa Jana o Jezusie wciąż na kartach Ewangelii, później nawet na kartach Dziejów Apostolskich spotykamy tych, którzy czują się związani bezpośrednio z tradycją
właśnie janową, z tradycją pochodzącą od Jana Chrzciciela, czują się jego uczniami, a nie uczniami Pana Jezusa. Dlaczego Jan Chrzciciel nie odesłał nagle wszystkich swoich uczniów i nie powiedział im, o, to jest ten, na którego czekacie, idźcie za nim. Co ciekawe, zobaczmy, że w Dziejach Apostolskich spotykamy postaci wybitne nawet, które przyjęły chrzest janowy. I mało tego, to były też osoby, które żyły wedle zaleceń Jana Chrzciciela, a jednak znały Ewangelię o Panu Jezusie, ale nie w pełnej okazałości. Otóż Dzieje Apostolskie w 18 rozdziale wspominają nam o niejakim Apollosie, który przyjął chrzest janowy. Dopiero gdy spotyka niejaką Pryskę i Akwilę, Żydów wyrzuconych z Rzymu i następnie przez świętego Pawła nawróconych na chrześcijaństwo, to od nich słyszy dopiero dobrą nowinę i pewnie przyjmuje też chrzest Jezusowy w imię Pana Jezusa. Dalej w rozdziale 19 Dziejów Apostolskich w Efezie dzieje się dokładnie to samo. Spotykamy uczniów Jana. Dalej, kiedy sięgniemy jeszcze właśnie do tekstów Ewangelii, to dostrzegamy takie teksty, na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza, w której też dzisiaj jesteśmy, w wcześniejszych rozdziałach, że dochodziło do pewnych konfliktów pomiędzy uczniami Jana Chrzciciela, uczniami Pana Jezusa. Uczniowie Jana Chrzciciela przychodzili nawet do Pana Jezusa z pewnymi pretensjami. Mówili, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Wówczas Pan Jezus odpowiada, że nie można pościć, skoro Pan Młody jeszcze jest na weselu. Tak? Więc to jest niezwykle ciekawe i właśnie dzisiejsza Ewangelia znów nam ukazuje pewien zgrzyt. Jan Chrzciciel jest już przetrzymywany w więzieniu, najprawdopodobniej w twierdzy Macheront i wysyła swoich uczniów z bardzo ciekawym pytaniem. Zresztą, no właśnie, to pytanie należy odczytywać zgodnie z proroctwem Izajaszowym. Jakie to jest proroctwo? Tak, Jezus dając odpowiedź Janowi, pytanie brzmi, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, a kto miał przyjść? Mesjasz. Nawet ciekawostką jest to, że Samarytanie, którzy również czekali na Mesjasza, określali go terminem tahib, który oznacza przychodzący, ten, który ma przyjść. Miał przyjść Mesjasz i dlatego wielu Izraelitów do Mesjasza odnosiło proroctwo zapisane na kartach księgi proroka Izajasza, do którego Jezus odwołuje się w odpowiedzi danej Janowi. Idźcie i powiedzcie Janowi. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, głusi słyszą. Czyli to były te znaki, którymi miał się odznaczać Mesjasz. Jezus dokładnie to czyni. Ciekawostką jest to, że u proroka Izajasza nie ma mowy o wskrzeszeniach. Natomiast Jezus w swojej odpowiedzi mówi, umarli powstają. Co oznacza, że rzeczywiście Jezus dokonywał wskrzeszeń, tak to tłumaczą egzegeci, dlatego Jezus dołączył ten wątek, chociaż go nie ma w księdze Izajasza. Rodzi się więc pytanie, dlaczego Jan Chrzciciel miał wątpliwości? Właśnie, bo prorok Izajasz mówi, że gdy przyjdzie Mesjasz, to przyjdzie ogłosić rok łaski od Pana i przyjdzie więźniom ogłosić wolność. A tymczasem Jan Chrzciciel siedzi we więzieniu. Więc pewnie dlatego rodzą się w nim pytania, skoro Jezus jest Mesjaszem, a Mesjasz ma wyzwolić jeńców, dlaczego ja jeszcze tu siedzę? Ale ta interpretacja okazuje się najmniej popularną z przyjmowanych. Egzegeci katolicy bardzo niechętnie przypisują właśnie wątpliwości Janowi Chrzcicielowi, który przecież rozpoznał w Panu Jezusie Mesjasza. Natomiast znajdujemy jeszcze trzy inne interpretacje oprócz tej właśnie bazującej na wątpliwościach. Niektórzy twierdzą, że Jan Chrzciciel wysłał do Pana Jezusa swoich uczniów z tym pytaniem po to, żeby oni usłyszeli na własne uszy, ze względu na nich samych. I rzeczywiście, kiedy oni odwracają się już i odchodzą, to jeszcze Pan Jezus bardzo głośno jakby troszkę krzyczy za nimi, prawda? I wyjaśnia im pewne sprawy. Dalej, niektórzy twierdzą, że Jan Chrzciciel po prostu był bardzo niecierpliwy i chciał, żeby Pan Jezus złożył publiczną, jednoznaczną deklarację odnośnie swojej mesjańskiej godności. Inna jeszcze rzecz
też wiążąca się z takimi wątpliwościami Jana Chrzciciela, ale nie wątpliwościami Jana Chrzciciela odnośnie do tożsamości czy godności Pana Jezusa. Mianowicie Jan Chrzciciel wiedział, że jego pobyt w więzieniu raczej skończy się w jeden możliwy sposób, skończy się jego śmiercią. Wobec tego być może zastanawiał się, czy Pan Jezus jako Mesjasz, kiedy dokona swojego dzieła, zejdzie do otchłani i uwolni również tych, którzy do tej otchłani zeszli wcześniej. Takie to propozycje egzegetów możemy znaleźć. Wtedy otchłań była do tym więzieniu, z którego Mesjasz miał uwolnić. Tak, to też jedna z możliwości interpretacyjnych. Mianowicie, kiedy spojrzymy na czasy, w których żył Pan Jezus, żył Jan Chrzciciel, możemy uzasadnić też to pytanie Jana Chrzciciela, nawet ze względu na uczniów wypowiedziane. Czy to jesteś ty? Dlaczego? Dlatego, że pojawiało się w tym czasie bardzo wiele takich wybitnych postaci, czy to przypisujących sobie rolę uzdrowicieli, czy to przypisujących sobie rolę też i Mesjaszy, uważanych za Mesjaszy. Otóż znajdujemy takie bardzo, bardzo ciekawe postaci. Abstrahując od Szymona Bar Kochby, to już jest drugi wiek, to już jest powstanie przeciwko Rzymianom. Szymon Bar Kochba został uznany też przez swoich zwolenników za Mesjasza, jednak ostatecznie został przez Rzymian zgładzony. Natomiast w pierwszym wieku spotykamy na przykład, i wspomina nam o tym żydowski historyk Józef Flawiusz, niejakiego Honiego kreślącego kółka. Tak? Otóż Honi uważany był za człowieka, który tak skutecznie się modlił, że był w stanie skłonić Pana Boga do spełnienia każdej jego prośby. I kiedy Ziemia Święta borykała się z okresami suszy, proszono Honiego, żeby modlił się o deszcz, i właśnie Honi wówczas kreślił owe kółka. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy, i deszcz się pojawiał. Mamy też Haninę Bendosę, który miał też wywołać deszcz, a nawet i przeżyć ukąszenie, śmiertelne ukąszenie węża. Mamy Teudasa, który miał ogłosić już koniec wieku, czy też niejakiego bezimiennego proroka Egipcjanina, który miał wziąć wszystkich swoich zwolenników na Górę Oliwną i tam oczekiwać, jak na jego słowo zawalą się mury całej Jerozolimy. Nawet te oczekiwania mesjańskie sięgają i później, w wieku XVII, Sabbatai Zvi, mistyk żydowski, również był uważany za Mesjasza. Więc mamy szczęście, że my jako chrześcijanie już znamy tożsamość Pana Jezusa, bo nasi starsi bracia wciąż na Niego oczekują. Proszę Państwa, powróćmy do postaci Jana Chrzciciela, który w starożytnej ikonografii często ukazywany jest ze skrzydłami, niczym anioł. Dlaczego? Otóż dlatego, że właśnie to do niego zastosowano proroctwo: oto ja poślę anioła mego przed Tobą, przed Mesjaszem, aby przygotował Ci drogi. I skoro to Jan Chrzciciel pełnił tę rolę, dlatego w starożytnej ikonografii ukazywano go właśnie z anielskimi skrzydłami. Jest jeszcze jedna analogia. Otóż kiedy narodził się Jezus, to aniołowie ogłosili pasterzom, czyli światu, narodziny Jezusa. I teraz, kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, czyli można powiedzieć rodzi się dla tej publicznej działalności, to na zasadzie analogii Jan Chrzciciel ogłasza światu jego pojawienie się, jest więc z tym aniołem. Jan Chrzciciel bardzo niecierpliwie oczekiwał nadejścia Mesjasza i jego działalności. Jest więc dla nas przepięknym przykładem oczekiwania na nadejście Chrystusa w czasie Adwentu.